Cześć moi drodzy, dzisiaj chciałbym troszeczkę z wami porozmawiać na temat bezpieczeństwa naszych pieniążków i co można zrobić i jak zabezpieczyć się w sieci, żeby nikt nie mógł nam za bardzo tych pieniążków zabrać z konta, ponieważ ostatnimi czasy docierają do mnie różne informacje na temat tego, że rozszerza się działalność przestępcza polegająca na wyłudzeniu kodów BLIK na Messengerze. I powiem wam szczerze, dlaczego nagrałem ten film. Chyba skłoniło mnie to, że moje dwie znajome miały taką sytuację po prostu. Jedna znajoma, u jednej znajomej po przejęciu konta na Messengerze dwie osoby zapłaciły około 1000 zł. Wydały ze swojej kieszeni 1000 zł oszustom. U drugiej osoby akurat nie było, z tego co wiem, żadnych osób, które nabrały się na ten proceder. Więc powiem wam może najpierw, co się stało, tak? Więc w jakiś sposób, być może były niewylogowane na jakimś komputerze, na którym się logowały, albo na telefonie. Być może też jakaś aplikacja śledząca przypadkiem została zainstalowana lub kliknęły gdzieś na jakiś link na Facebooku, o tym też powiem. Ktoś przejął chwilowo ich konto na Messengerze i zaczął wysyłać losowe wiadomości do losowych osób, naszych znajomych, wiadomości na temat tego, żeby przysłały im blika, znaczy numer blik, bo oni nie mają w danym momencie dostępu do gotówki, a muszą szybko coś załatwić, na przykład odebrać paczkę czy zrobić zakupy, i oddadzą te pieniądze, jak się spotkają, albo przelewem bankowym, jak wrócą do domu. I powiem wam szczerze, śledziłem taką jedną rozmowę i faktycznie bardzo dobrze i sprytnie udawał to oszust tą konwersację, tak? Ponieważ zachowywał się tak, można powiedzieć, na luzie. Ta rozmowa była dosyć luźna. Dużo wskazywało, że to faktycznie może być znajomy, a nie jakaś osoba, która się za niego podszywa. No i oczywiście i tego typu treść poszła. My się akurat w tym wypadku nie nabraliśmy, ale parę osób się nabrało i z tego co wiem, u nas w mieście i w sąsiednich miastach, zresztą chyba w całej Polsce, są takie procedery dosyć powszechnie i coraz bardziej powszechnie. Problem jest też z namierzeniem takiej osoby, która te pieniądze zawłaszcza, ponieważ ona wypłaca je w bankomacie, więc jeżeli nie ma wizerunku sprawcy na kamerze zarejestrowanego, to bardzo ciężko dojść do takiej osoby. Z tego co wiem, to też policja umarza takie śledztwa, takie sprawy, tak, dosyć często, gęsto. I powiem wam tak, w skrócie i szybko, jak się zabezpieczyć i na ile można się zabezpieczyć, tak? Oczywiście przede wszystkim to nie klikać na wszystkie durne informacje, jakie są na Facebooku, tak? Czyli jakieś tam, nie wiem, u mnie w mieście uprowadzili dziewczynkę i tego typu tematy, które wskazują na to, że coś się podejrzanego w mieście dzieje, że nas to jakoś skłania do zainteresowania i chcemy przeczytać więcej. No oczywiście, że każdy z nas jest ciekawy, ale trzeba mieć pewną jakiś dystans do tych sytuacji i najlepiej sobie nawet wygooglować wcześniej, czy jakieś zdarzenie, które jest na przykład na Facebooku i link jest do tego, żeby się tam dostać. Sprawdzić, czy na innych portalach po prostu nie ma tego. Jeżeli nie ma, no to jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu to jest link z oszustwem, tak? Może się podpiąć jakaś aplikacja, może podpiąć się jakaś strona, znaczy podpiąć, przekierowani zostaniemy na stronę, która może dostęp do naszych danych otrzymać. Więc tak, to jest pierwsze. Trzeba mieć zaufane źródła, tylko i wyłącznie otwierać. Nie otwierać linków, które wydają się podejrzane, lub właśnie weryfikować tematykę tych linków na innych portalach, poza FB, tak? Druga sprawa, to bardzo dobrze zabezpieczyć sobie konto. To na przykład na Facebooku bardzo prosto można uruchomić logowanie dwuetapowe. Jeżeli mamy numer podany, lub możemy wpisać też numer, jeżeli nie był wcześniej dodany, zastrzec, żeby też nie był wyświetlany na stronie dla osób postronnych, ale możemy otrzymać SMS-a z numerem umożliwiającym nam dodatkowe zabezpieczenie logowania do całego portalu facebookowego, tak? Więc nie tylko hasło, tylko że jeszcze na nowym urządzeniu.
zostaniemy poproszeni o kod SMS-a z naszego telefonu, no i wtedy wiadomo, że oszust na przykład nie ma dostępu do takich treści, tak jak nasze poufne SMS-y, na które dostajemy na telefon. Więc to już jest 90% sukcesu tak naprawdę, jeżeli się zabezpieczymy dwuetapowo. I to nie tylko na Facebooku, tylko Google, różne inne portale, z których korzystamy. Fajnie mieć, zresztą nawet bankowe, dobrze mieć zabezpieczenie dodatkowe, tak, do której hasło nie wycieknie, tak, tylko bo często się to zdarza, że hasła wyciekają, tak, ale tutaj już mamy tą możliwość, że nie zaloguje się nikt poza nami, bo ponieważ my posiadamy telefon z numerem własnym, prywatnym, i SMS-a zatrzymamy z tym kodem autoryzacyjnym, a nie jakiś złodziej, tak? Druga sprawa, dobrze jest również zabezpieczyć limity operacji w banku, to znaczy płatności kartą. Najlepiej sobie zabezpieczyć najniższe, jakie, jeżeli korzystamy z karty na zwykłe jakieś proste zakupy, zrobić sobie, nie wiem, tam 100, 200, 300 zł, ustawić taki próg wypłat płatności internetowych czy w sklepie. Jeżeli będzie oczywiście potrzeba sobie zapłacić więcej, tak, nie wiem, za jakąś tam droższą rzecz, którą kupimy, no to wtedy możemy sobie zmienić to przed zakupem, tak? Ale dobrze zrobić sobie jakiś tam minimalny ten próg wydatku, nie wiem, 100, 200, 300 zł i po prostu tak otrzymać. Tak samo z blikiem. Też możemy ograniczyć tą kwotę, jaka zostanie wypłacona, tak? Czy transakcję wykonamy za pomocą bliku. Więc to też zawsze jakoś tam ograniczy możliwość wypłaty wszystkich pieniędzy z konta, tak? Albo dużych kwot. Więc mówię, no to są takie podstawowe warunki. Przede wszystkim nie klikamy na nieznane linki lub podejrzane, jeżeli jest jakaś treść dziwna dla nas, jakaś taka niespotykana, tak, że nie wiem, tak jak wcześniej mówiłem, że porywają dzieci u nas w mieście, nie wiem, ktoś się tam zabił, popełnił samobójstwo, czy coś. Dobrze takie rzeczy najpierw zweryfikować na innych portalach, zanim się kliknie w jakiś link na samym Facebooku. Tak samo nie klikamy bezmyślnie w linki udostępniane na Messengerze od niby znajomych, nieznajomych. Nie klikamy w to, ja mówię, ja w to nie klikam, nigdy nie miałem z tym problemu. Jeżeli faktycznie wiedziałem, od kogo to jest, no to ok. Jeżeli jakąś prośbę o pieniądze dostajemy od znajomych, dobrze też zadzwonić do tego znajomego i zapytać się, czy to faktycznie on wysłał, tak? Jeżeli nam to potwierdzi, no to jeżeli, wiadomo, jeżeli się dobrze znacie i jest jakaś potrzeba i wiecie, że wam odda te pieniądze, no to oczywiście można tak zrobić, ale musicie być pewni, że to jest ta osoba. Już nie będę poruszał wyłudzeń na OLX-ie, bo to jest stare, jak stary jest OLX i WhatsApp, więc tutaj też nie będę o tym mówił. Oczywiście WhatsApp to jest następny komunikator, na którym łatwo po prostu naciągać ludzi. No, po prostu trzeba mieć ograniczone zaufanie do wszystkiego. Do wszystkiego, co się dzieje w internecie. Nie udostępniać haseł, ustawiać dwuetapowe logowanie się do poczty, do bankowości elektronicznej, do społeczności. To jest podstawa. Limity na wypłat lub transakcji w internecie ustawiane w banku, bardzo dobrze sobie też to zrobić. No to jest już takie minimum, które trzeba w tych czasach mieć. No niestety mamy czasy, jakie mamy. Oszustw internetowych jest coraz więcej. Informatyka się rozszerza. Wszędzie praktycznie można płacić przez internet za wszystko, za przesyłki, więc no wiadomo, że ten proceder będzie narastał nadal, no bo z tego, co widzę, to policja za dużo też nie robi w tej kwestii, bo to już akurat mówię o osobach, które zgłaszały różne takie sytuacje, więc no nie wiem jak to jest globalnie, ale często, gęsto jest tak, że sprawy są po prostu umarzane, bo nie rozpoznano sprawcy, tak, nie złapano, więc mówię, blik, fajna sprawa, żeby z tego korzystać, ja sam z tego korzystam, bo to jest najszybsza i najwygodniejsza forma płatności, ale też bardzo łatwo po prostu wyciągnąć pieniądze i być anonimowym, ponieważ wyciągamy je w bankomacie anonimowo zupełnie, więc jeżeli jesteśmy dobrze poprzebierani czy nie widać naszej twarzy, to kamery nic nie zarejestrują i policja nic z tym nie zrobi. Także serdecznie wam dziękuję za uwagę i bądźcie ostrożni w internecie. Trzymajcie się, hej!